drewno. Surowiec, z którym spotykamy się na co dzień w formie już gotowych produktów. Żeby drewno mogło wyjechać z lasu w takiej oto formie, odpowiednio przygotowane do tartaku, potrzebne jest wykonanie szeregu bardzo ciężkich i skomplikowanych prac. Prace te wykonywane są przez zakłady usług leśnych, czyli są to specjalistyczne, wykwalifikowane grupy przedsiębiorcy, którzy wykonują tę pracę w lesie na zlecenie lasów państwowych. Dziś pokażemy tą pracę, pokażemy maszyny, pokażemy ścinanie drzew, pozyskiwanie surowca drzewnego. Zapraszamy Państwa do oglądania, będzie bardzo ciekawie. Harwester. Ciężka maszyna do wykonywania ciężkich prac w lesie, do pozyskiwania surowca drzewnego. Dziś rozmawiamy z szefem, dzień dobry, jednej z głównych firm, można powiedzieć, z panem Mariuszem Rakowskim, przedsiębiorcą. Niech pan nam powie, do czego służy ta maszyna? Już wyjaśniamy, do czego służy. Jest to maszyna typu harwester, która służy do pozyskania drewna na powierzchniach rębnych, czyli w starszych drzewostanach, grubszych i zajmuje się, można powiedzieć, zastępuje resztę pozyskania drewna w postaci maszynowego pozyskania przy użyciu maszyny typu harwester, która ścina, krzesze i manipuluje surowiec na surowiec taki, jaki jest oczekiwany od strony lasów państwowych, który później jest sprzedawany. Okej. Okay. Kiedyś te prace, które pokażemy oczywiście to w materiale, które wykonuje ta maszyna, czyli ona ścina drzewo, prawda? Tak. Później to drzewo jest ogołacane z gałęzi. To się fachowo nazywa? Okrzesywanie. Okrzesywanie, właśnie. Ale kiedyś tą pracę wykonywali ludzie. Dzisiaj ta maszyna zastępuje ludzi i przez to ta praca jest o wiele krótsza. Nie tyle zastępuje pracę ludzi, bo praca ludzi jest nieodzowna i dalej jest i będzie i musi być, tylko z racji na charakter, na ciężką pracę, na duży wydatek energetyczny, postęp cywilizacyjny spowodował, że ludzie zaczęli szukać łatwiejszego sposobu. Ta maszyna, główną jej zaletą jest jej bezpieczeństwo pracy, bo praca na zrębie jest bardzo niebezpieczna. Wypadkowość na powierzchniach rębnych w lesie jest bardzo duża, stąd potrzeba korzystania z takich maszyn i ergonomia pracy zarazem i bezpieczeństwo decydowały o tym, że takie maszyny znajdują się w lesie, ale głównym ich czynnikiem jest charakter bezpieczeństwa, którym ta maszyna dysponuje. Jak widzimy, operator siedzi w specjalnej kabinie, która jest odporna na upadek drzewa, które jest obalane. Jest w środku, w pomieszczeniu klimatyzowanym, ogrzewanym zimą, latem klimatyzowanym, czyli bez znaczenia na warunki atmosferyczne na dworze, operator pracuje w komfortowych warunkach w stosunku do pilarza, który musi pracować czy to zimą, czy latem, w warunkach tak, jakie są atmosferyczne, w okresie letnim, kiedy czyli, jest to nieprzyjazne. Jest odkryty bezpośrednio na dworze. W kabinie. To jest główna zaleta tych maszyn, że warunki pracy dla ludzi są odmienne od warunków pracy ręcznych, co nie mówi o tym, że człowiek jest dalej niezastąpiony i są potrzeby pracy ludzi tak samo w lesie, w miejscach innych. Taki rodzaj drzewostanu pozwala na to, żeby wykorzystać tę maszynę do pracy w lesie na takiej powierzchni. Okej, okay. Pokażmy ją w środku, co? Otwórzmy może kabinę. Proszę bardzo. Prosiłbym bardzo, byśmy zobaczyli, jak ona wygląda w środku, bo z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, bo bardzo ciekawe wyposażenie. Proszę bardzo, może... Tu prosimy, niech pan będzie pierwszy, sobie wyjdzie. Zmieści dwie osoby? Mieści. Dobra, ja jestem laikiem, to może mi się nie udać to wejście tutaj. Czyli co, mogę zasiąść tutaj za sterami, nic tu nie włączę? Nic tu nie włączę, jest to bezpieczne?
Nie, nic na tej chwili nie włączy. Okej, jest monitor, jest dużo przycisków, trochę mi to przypomina Transformers, prawda? Taka maszyna, którą z zewnątrz widzimy tutaj wiele ciekawych, powiedzmy, technicznych, mechanicznych rozwiązań. Do czego to wszystko służy? Ekran, joysticki, mnóstwo przycisków, no ktoś, kto tym operuje, to musi być osoba specjalnie przygotowana. Tak, osoba, która operuje tą maszyną, musi przejść odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi, jak każda maszyna, ale tutaj dodatkowo jest wymagana wiedza z zakresu leśnictwa, wiedza z zakresu tematyki leśnej, gdyż oprócz samego mechanicznego i fizycznego pozyskania surowca, maszyna musi jeszcze wygospodarować odpowiedni surowiec, aby uzyskać efekt ekonomiczny pracy. I tutaj sama idea tych przycisków, o których Pan wspomniał, i widoku designu tego Transformersa. Jest tutaj ekran, prawda? Tak. Co ten ekran pokazuje? Tutaj, gdzie Pan siedzi w tej chwili, po dwóch stronach ma Pan joysticki, które sterują całą maszyną, pracą żurawia, dźwigu, głowicy ścinkowej, a monitor, który znajduje się przed Panem, jest to komputer główny, który steruje maszyną. Komputer, w którym ustawia się sortymenty, ustawia się całą kolejność pracy i poprzez zaplanowanie odpowiednich sortymentów, które przedstawiciel Lasów Państwowych wyznaczy, że na tej powierzchni zaplanowane takie, a nie inne sortymenty, czyli drewno tartaczne, czy drewno papierówkowe, czy inne sortymenty, poprzez wpisanie do tego komputera i zaprogramowanie przycisków do sterowania, operator w tej maszynie decyduje o tym, co z danego dalej sztuki drzewa zostanie pozyskane, jaki sortyment, wybierając pod kątem najbardziej ekonomicznego, bo Lasy Państwowe sprzedają surowiec w zależności od jakości surowca i tak poprzez ten komputer ma ingerencję operator, co z danego drzewa zostanie wykrzesane i wyciągnięte. Bardzo dużo technicznych określeń, ale tak najprościej i w skrócie jakbyśmy mogli powiedzieć tak. Maszyna, która ścina drzewo, tak, która to drzewo ogołaca z gałęzi, tak jak powiedzieliśmy, to się nazywa fachowo okrzesywanie. Monitor pokazuje nam co? Grubość drzewa, wysokość drzewa, czy te parametry tu są dostępne? Monitor pokazuje wszystkie parametry, o których Pan mówił. Monitor pokazuje w pierwszej kolejności, gdy głowica zostanie przez operatora zapięta, może w trochę takim sloganie, na drzewie, na sztuce. Czyli zapina się na drzewie, tak? Tak, zapina się na drzewie. Co później się i w tym dzieje? Momencie komputer już zna średnicę, jaka jest części odziomkowej drzewa. Czyli znając jaką ma grubość to drzewo, tak? Tak, jaką ma grubość na części. No i znając grubość, głowica zaczyna się przesuwać po ścięciu, po linii wzdłużnej drzewa, od pnia. Komputer wylicza zbieżność, wylicza zależności, które są zaprogramowane. Czyli zbieżność co? Czyli długość tego drzewa, tak? Czy ono jest krzywe czy proste? To jest, tak, długość to krzywe czy proste to też po części operator ocenia. Aha. Ale zbieżność powoduje to, że komputer przewiduje, jaki sortyment z tego może być i intuicyjnie podpowiada operatorowi, że wyjdzie z tego taki, a nie inny sortyment, sugerując się tym, aby osiągnąć jak najlepszy efekt jakościowo-ekonomiczny z danego drzewa i wtedy na podstawie podpowiedzi komputera operator steruje joystickami i w odpowiednim miejscu komputer zatrzymuje głowicę po przejeździe przez drzewo i w tym momencie operator dokonuje odcięcia danego surowca i głowina zaczyna dalej pracować w tym samym czasie, okrzesując, przesuwając się i znów zatrzyma się w tym miejscu, w którym operator musi dokonać cięcia i powstaje następny sortyment. I tak się odbywa aż do końca. Aha, czyli mamy efekt osiągnięty. Czyli to co zostanie, to co nam podpowiada komputer, wszystko nam podpowiada o tym drzewie, które jest ścinane w tym momencie. Tak. A to co zostanie, to już jest gotowy surowiec do wywiezienia do tartaku, tak? Tak, to jest gotowy surowiec do wywiezienia do tartaku, i który jest układany w odpowiednich grupach sortymentowych, aby potem mogła nastąpić zrywka. I ostatni zostaje tak zwany czub, który już jest albo na cele energetyczne, albo przez miejscową ludność pozyskiwany do celów opałowych. Ale wracając do komputera, to komputer przez cały okres podpowiadał nam, jak wybrać najbardziej optymalny sortyment, aby powstało
wyciągnąć z drewna, z drzewa jak najcenniejszy surowiec. Okej, okay. Czyli szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z szeregiem różnego rodzaju przycisków. Czuję się jak w kabinie samolotu, jakbym był pilotem jakiegoś poważnego odrzutowca. No rzeczywiście, jest tu to naszpikowane elektroniką, czyli osoba, która operuje tą maszyną, musi rzeczywiście się dobrze na tym znać. Są joysticki, rozumiem, że to są joysticki do sterowania tą maszyną. Tu jest jeszcze mnóstwo różnych przycisków. Nie wnikam aż tak głęboko, do czego one służą, bo pewnie nie starczyłoby nam dnia, żeby o tym opowiedzieć. Na pewno jest to maszyna wysoko zaawansowana technologicznie. No i rzeczywiście wykonuje jedną z cięższych prac w lesie. Jeżeli chodzi o technologię, to jest bardzo zaawansowana maszyna i umiejętność obsługi tej maszyny wymaga pewnej... No wiedzy na pewno. Wiedzy, ale i percepcji manualnych operatora. Aha, czyli jeszcze operować żeby to maszynę, poruszać się, bo musi precyzyjnie tak. Założyć dźwig i ją operować, założyć głowicę. A jak na razem do tego umie się posługiwać w całej sieci komputera i innych czynności, które musi wykonać, żeby tę maszynę pracować. A czy, w tą czy też operator odpowiedzialny jest za to, w którą stronę przewróci się drzewo, to też jest w stanie to przewidzieć? Ma możliwość ingerencji w to, nie do końca, bo jeżeli natura zrobiła tak, że drzewo rośnie przechylone w tą stronę, a nie w inną, no to nie do końca maszyna jest w stanie niekiedy, w zależności jaka jest wielka sztuka, czy jakie drzewo jest wielkie, ale w dużym stopniu ma wpływ na to, w którym kierunku podczas obalania to drzewo, można powiedzieć, przewróci się, obali, ma decydujący wpływ na to operator. Nie, oczywiście nie w każdym przypadku, ale okay. Ma na to wpływ. Za chwilę przejdziemy do głowicy, pokażemy, jak wygląda pozostałe części tej maszyny, prawda? Dobrze. Jeden z najciekawszych elementów harwestera, czyli kombajnu leśnego, jest głowica ścinkowa. I kilka słów na ten temat prosimy. Czym, za co odpowiedzialna jest ta głowica? No za ścięcie drzewa. Jakie tutaj komponenty się znajdują? Jakie elementy? Głowica, pan nazwał to ścinkowa, okrzesująca ścinkowa, jest odpowiedzialna za cały kształt pracy, bo cała reszta maszyny to jest tylko element, który potrzebny, żeby tą głowicę operować. Głowica zajmuje się, tak jak tutaj widziałem na początku, mamy noże krzesujące. Aha, to jest to, tak? Tak, to są te dwa po dwóch stronach. Te dwa takie główny, kły. Takie kły i tutaj trzeci. Tak, to są noże, które okrzesują, jak w standardowym pozyskaniu robi to pilarz pilarką. Te noże po zapięciu na drzewie. Czyli można powiedzieć, że te noże zastępują pilarkę. Tak, te noże zastępują pilarkę do okrzesywania. I ten trzeci. A do cięcia jest z drugiej strony głowicy, jest prowadnica z łańcuchem, tak jak w standardowej pilarce, tylko że adekwatnie to jest do. Rzeczywiście większe. To widać, ciężko będzie to pokazać w ujęciu kamery, ale może się uda. Czyli tam w głębi, w tle, tak? To jest ta głowica z łańcuchem. Myślę, że tutaj z zewnątrz ona jest bardziej widoczna. Tutaj można to zobaczyć bardziej. Oprócz tych noży znajdują się rolki po dwóch stronach, które powodują posuw tej głowicy i przemieszczanie się wzdłuż. Czyli te rolki są odpowiedzialne za to, że to drzewo się przesuwa. Tak. To, aha. Że drzewo jest transportowane. Czyli te dwa potężne koła, prawda? Tak. Z tymi zębami. I to są najistotniejsze elementy. Oczywiście no mnóstwo jest siłowników. Mnóstwo siłowników i mnóstwo czujników, które są schowane w środku, bo warunki, w których pracują, tu są właśnie pod tymi deklami, czujniki w osiach obrotu noży, służące do pomiaru długości, bo no, rzeczywiście musi odpowiednio te pomiary, które tam się na komputerze tak, wyświetlały, które widzieliśmy wcześniej na komputerze, podawane są przez czujniki. Tutaj są szereg czujników, mierzy średnicę, czyli wielkość, grubość drzewa, do tego długość, jak głowica się przesuwa, bo sortymenty są robione z dokładnością kilku centymetrów, więc... Czyli tam na komputerze też się pokazuje, jak się przesuwa drzewo, to pokazuje się też długość tego drzewa od razu, pokazuje tak? się długość. Stąd ten komputer programowo, poprzez jakiś algorytm, który jest tam w środku zaprogramowany, wylicza sortymenty, przewiduje, prognozuje i podpowiada dla operatora, co możemy z tego zrobić. To jest przy pomocy właśnie czujników, które się tutaj znajdują, które działają podczas przejazdu, przesuwu drzewa względem głowicy. Praca maszyną, harwesterem chyba nie należy do najłatwiejszych. Jakie umiejętności trzeba nabyć? Jak trzeba być przygotowanym, żeby dobrze operować kombajnem leśnym? Aha, no to trzeba co najmniej około 2 lat trenowałem na forwarderze do zbierania. Później przesiadłem się na harwestera. Mhm. Czy to nie jest tak, że się od razu wskakuje na harwestera? Nie. Musisz się przyzwyczaić, musisz nauczyć się tego, jak sortymenty, wszystko po kolei, żeby te później drzewa jak wiedzieć, jak pożyski. To. Aha, a co jest najtrudniejszą rzeczą w prowadzeniu takiej maszyny? No, łapanie i wtedy ścinka.
przede wszystkim ścinka, żeby ten pniak był nisko. Słyszałem wcześniej, bo pan Mariusz mówi o tym, że jedną z trudniejszych rzeczy jest nauczenie się właśnie tego manualnego sterowania, żeby poruszać się między drzewami. Właśnie, mówiłem, że praca żurawiem, to podjechanie, łapanie drzewa żurawiem, żeby to opanować, te joysticki, jak to wszystko po kolei, otwieranie, zamykanie, podnoszenie, żeby to wszystko płynnie chodziło. Czy są jeszcze jakieś takie elementy w tej maszynie, których pan nie zna? Bo tam tych przycisków widziałem sporo. No sporo. No, ja to w 50% operuję tymi przyciskami, które są mi najbardziej potrzebne. Mhm. Ja reszta to tam w zasadzie rzadko je używam, ale... Czyli generalnie... jest taka grupa przycisków, która się używa często, bo ona jest niezbędna w pracy? Cały czas. Ale jeszcze 50%. Są jakieś tam, powiedzmy, takie rezerwowe tam, rzeczy, których nie używa się na co dzień, ale na tylko... Na co dzień coś tam przestawić w komputerze. Wiadomo, jak coś mi się... Sortyment, trzeba ustawić długość. Wtedy w tym momencie muszę skalibrować maszynę, nie, żeby te długości się zgadzały, jakie tam leśniczy mi daje wytyczne. Dwa słowa jeszcze na temat tego, na jakiej podstawie formalnie funkcjonują zakłady usług leśnych. Bo sami leśnicy przecież nie wykonują tej pracy, tylko ona jest zlecona zakładom usług leśnych i to odbywa się w formie przetargów. Tak. Lasy Państwowe jako jednostka Skarbu Państwa nadzoruje prace, które są wykonywane w lesie. Lecz wszystkie prace wykonują zakłady usług leśnych, jak to wcześniej wspomniał, wyspecjalizowane do pracy w tej dziedzinie, w tej gałęzi przemysłu, a zlecenia i cała istota już prawna odbywa się w następujący sposób. Lasy Państwowe organizują przetargi zgodnie z prawem zamówień publicznych. Raz w roku są robione przetargi lub wieloletnie przetargi. W tym momencie zakłady usług leśnych składają swoją ofertę i poprzez przetarg publiczny wygrywają lub nie wygrywają tej pracy i w dalszym i po wygraniu tego przetargu, jeżeli się wygrać, to jest dalsza czynność, konsekwencja pracy przez następny cały rok, o wszystkich, cały zakres prac, od odnowień do tej pozycji, w której jesteśmy teraz przy pozyskaniu na powierzchni rębnej, ale istota możliwości prawnego działania jest tylko w drodze postępowania zgodnie z zamówieniami publicznymi, wyłonienia wykonawcy, przetargu. Szanowni Państwo, dziś rozmawialiśmy z panem Mariuszem Rakowskim, przedsiębiorcą, który, jak widzieliśmy, zajmuje się pozyskiwaniem drewna surowca na zlecenie Lasów Państwowych. Dziś zaledwie dotknęliśmy tematu, będziemy do niego wracać. Dziękujemy panu za rozmowę, za uwagę. Do zobaczenia Państwu. Serdecznie witam Państwa na pierwszym biegu Bociana przy Nadleśnictwie Czarnowo. Wszyscy pytają mnie, skąd ta nazwa, bieg Bociana. Proszę, szanowni Państwo, jak się obrócicie, tam w górze widać gniazdo Bociana, to gniazdo jest zasiedlone. Panie Nadleśniczy, frekwencja dopisała. Myślę, że jak na początek jest pan zadowolony. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy zaskoczeni tak licznym przybyciem. No i takimi dobrymi opiniami, które zbieramy. Oczywiście jakieś drobne uwagi są i będziemy się starali skorygować, ale myślę, że uczestnicy są zadowoleni. To jest dla nas najważniejsze, że wypaliło, że przyjechali, że wzięli udział i dobrze się bawili. Pogoda również dopisała. Tak, pogoda jest bardzo dobra. Nie jestem biegaczem takim rasowym jak tutaj uczestnicy, ale słyszałem właśnie, że lekki chłodek, nie za duży wiatr, cień w lesie, to sprzyja biegaczom. Pomyśleliście o wszystkim. Jest poczęstunek po bieganiu, jest opieka nad tymi wszystkimi, którzy biegali. No, bezpieczeństwo to jest pierwsza podstawowa sprawa. Mamy zabezpieczenie medyczne, mamy na trasie harcerzy, którzy pilnowali miejsc newralgicznych. Służba leśna była przygotowana, gdyby była jakaś potrzeba reakcji. No i oczywiście po tych trudach biegowych trzeba taki posiłek regeneracyjny spożyć.
żeby te siły wróciły z powrotem. Czyli wiadomo, że następny bieg będzie. Tak, bieg będzie. Już nawet prowadziliśmy rozmowy z Osirem, że coś nawet większego być może w przyszłym roku wspólnie zrobimy. Jeśli uczestnicy są zainteresowani, a myślę, że Czarnobór jest mało znany dla mieszkańców Szczecinka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy organizowali tutaj większe imprezy. Mamy tą bazę, mamy piękne tereny, także zapraszamy do lasu. Jak do tej pory spotykaliśmy się z okazji zupełnie innych imprez, bardziej zmechanizowanych, tutaj bieganie. Tak jest, bieganie. Bieganie z leśnikami, to jest nasze hasło. Pierwszy bieg bociania w Nadleśnictwie Czarnobór. Powiem szczerze, że to było takie dla nas wyzwanie, ale powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i myślę, że tutaj nadleśniczy z Nadleśnictwa Czarnobór również, bo no, zawodnicy dopisali, przyjechali, aby z tak fajną trasą się zapoznać tego biegu bociana. No i oczywiście zapraszamy, bo chcemy dać takim biegiem sygnał, aby z tych terenów jak najmocniej korzystać, bo one są przygotowane dla biegaczy, po to jest to zrobione. Laikowi, który nigdy nie brał udziału w organizacji jakichkolwiek imprez, wydaje się, że co wielkiego, zebrali się ludzie, pobiegli i tak dalej. To nieprawda. No nieprawda, bo tutaj raz, że no, zawsze jakąś atrakcję dla zawodników trzeba przygotować, no bo nie oszukujmy się, no trzeba docenić ten trud, ten wysiłek, który każdy zawodnik wkłada na trasie, a powiem szczerze, że no tutaj się zjechała czołówka, która biega w Szczecinku, no nie oszukujmy się, ludzie, którzy biegają w granicach 3:30 na minutę, no, na kilometr, no to jest naprawdę wynik godny pochwały, a takich zawodników tutaj mieliśmy, no i bardzo dobre czasy i to nas cieszy. Trasa czytelna, dość naprawdę szybka, mimo dwóch podbiegów w niektórych miejscach, szczególnie na drugim kilometrze, ale myślę, że tutaj na zawodnicy na razie nie mam sygnałów, żeby coś się złego stało, czy jakiś element był trudny do przebrnięcia. Trzeba było również zadbać o opiekę medyczną, no i jakiś poczęstunek. Tak, oczywiście, tu poczęstunek jest przygotowany, bo oczywiście po biegu trzeba coś dobrego zjeść, no a zabezpieczenie medyczne no, jest wskazane, bo jak to bieg w lesie, choć wiadomo, korzenie, kamienie, odziomki zostały przez nas oznaczone, bo to jest taka trasa trailowa, wiadomo jak to w lesie, ale widzę, że tutaj nie było żadnych skręceń, dzisiaj tutaj ratownicy medyczni i bardzo dobrze byli, bezrobotni, to nas cieszy, tak więc wszystko sprawnie przebiegło. Nie było panu szkoda, że pan nie biegnie? Ja powiem szczerze, ja dzisiaj już rano biegałem, jeszcze dzisiaj po zakończeniu imprezy chcę sobie powiedzieć tak we własnym zakresie, bo mam swój plan treningowy, tak więc te tereny temu sprzyjają. No i miejsce drugie, też wam pewnie znana. Przepraszam, trzecie. Przepraszam, chciałem tak szybko wyprzedzić. Ania Kowalczyk jest z nami. Myślałem, że nie daj Boże, bo nie widziałem. Brawo, Ania. Numer 45. Brawo, Ania. Brawo, również postura biegowa. Super. Brawa jak najbardziej wskazane. Zdjęcia w swoim czasie. I miejsce drugie. Przypomnę, znana wam, lubiana. Ania Makselo. Brawo. Jacku, jeszcze zaczekaj, nie rzucaj. Ania, ty musisz uważać, bo oni tam chyba chcą cię podrzucać. Tylko wyjdźcie za wiatę, proszę. I również nagrodę tutaj wręczył Krzysztof Lis, starosta. To jest dodatkowa nagroda w tej kategorii, tak więc brawo. Tak więc przystępujemy. Miejsce pierwsze. Też wam pewnie znana, bo jest bardzo szybka. Bo zajęła miejsce pierwsze. Izabela Frączak. Brawo. Brawo. Również wskazane są te piątki, przywitania. To one się bardzo dobrze znają, ale to... Brawo, piątka, biegowa piątka. Tutaj nagrodę wręcza Nadleśniczy oraz Krzysztof Lis, starosta powiatu szczecineckiego. Tak więc myślę, że to jest czas dla fotoreporterów, dla mediów. Wyciągamy telefony, błyski, media, filmy, kamery, jak najbardziej wskazane. Ładny uśmiech. Wywiady oczywiście wskazane, jak najbardziej. Na początek ogromne gratulacje. Muszę powiedzieć, że ze zazdrością patrzę na kobiety, które biegają. Sama bym chciała i nie umiem, nie potrafię. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Ojej, to za dzieciaka już zaczęłam biegać. Mama bofistka, to tak jakoś zaraziła mnie tym wszystkim. I biegam do tej pory, więc co chwilę coś się dzieje w moim życiu takiego. Niektórzy mówią, że to nie był długi dystans, 4 kilometry. Dla tych, co nie biegają, to bardzo długi. Dla tych, którzy biegają, to rzeczywiście chyba nie za bardzo. Dla mnie to jest taki akurat do 5 kilometrów, to tak najlepiej się czuję. Do 10 to już tak trochę słabiej, ale trzeba wszystkiego spróbować. Mamy piękną wiosnę. Kiedy trzeba było zacząć treningi, żeby teraz wystartować i zająć pierwsze miejsce jako kobieta? Ojej, ja biegam cały rok.
czasem jakieś takie dłuższe przerwy, to tam tygodniowe powiedzmy, a tak to w tygodniu zazwyczaj dwa razy w tygodniu się wyjdzie, coś tam pobiega się po lesie, gdzieś tam po trasie fajnej i formę się robi delikatną. Od czego należałoby zacząć dla tych, którzy teraz słuchają i myślą, no też bym pobiegał czy pobiegała, od czego powinni zacząć? Myślę od krótkich dystansów, po kolei, powoli, coraz dłuższe robić, może coraz szybsze jakieś tempówki robić, raz szybciej, raz wolniej, no w tą stronę próbować. Miejsce trzecie. Igor Siódmiak. Brawo na Igora. Brawo, brawo na ciebie również. Również nagrodę wręcza na Teśnicze oraz starosta powiatu szczecineckiego. No i miejsce drugie. Sylwester Szymański. Też szybki zawodnik. Brawo. Tak więc brawo dla Sylwestra. Bardzo często pojawia się na podium, ale to przez to, że dużo trenuje, no i szybki jest. Tak więc gratulujemy. Pierwszy bieg Buciana, miejsce drugie. Brawo również tutaj starosta i na Leśnicy wręczyli jej nagrodę. No i miejsce pierwsze, proszę Państwa. W kategorii mężczyzn zdobywa dzisiaj Andrzej Kuśmider. Jest z nami? Jest? Oj, brawo, brawo. Brawo dla Andrzeja. Tutaj biegowa piątka oczywiście wskazana. I tutaj nagrody wędrują do Andrzeja. Nagrody wręcza na Teśniczy Sławomir Cichoń oraz starosta Krzysztof Lis. Brawo, 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 wielkie brawa dla nich. To jest ten czas dla fotoreporterów. Tak więc ta oto pierwsza szóstka dzisiaj stoi na podium. Tak więc brawo dla nich. Jeszcze raz brawo, 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 bo ja wiem, że dystans jest duży, ale jak najbardziej brawa się należy. Mówi się, że bieg to zdrowie. Dla pana chyba to nie pierwszy bieg. Nie, w tym roku to już jest mój chyba bodajże 10. bieg, ale chociaż ten dystans nie jest mój, bo te zaledwie 4 km niecałe wyszły, także bardzo szybka trasa, pogoda jeszcze lepsza naprawdę. Co do trasy, to jest bardzo fajna, pagórki, korzenie trzeba uważać, trzeba, chociaż no to nie jest mój dystans, ale dało się zmęczyć. Dla kogoś, kto biega często i na dłuższe dystanse, za chwileczkę, dla kogoś, kto biega na dłuższe dystanse, to rzeczywiście jest krótko. Dla takiej osoby jak ja to jest bardzo długa trasa. Czy się pan bał w ogóle tego, czy raczej nie, na luzie? Nie, tu zupełnie na luzie. Przyjechaliśmy z całą rodziną, ja z żoną, właśnie żona też teraz skończyła bieg, także przyjechaliśmy w optymistycznym nastroju, także i tak wyjedziemy. Od kiedy pan biega? Od jakiego czasu? Jak to się zaczęło? Ja już biegam niedługi okres, także 4 lata biegam, ale jeździłem rowerem 12 lat, także ciągnę dalej sport, także sport to zdrowie. Czy dzieci też będą biegały? No jak najbardziej. Ja bym chciał, żeby one uczestniczyły w różnych zawodach, ale jak będzie, tak czas pokaże.